Dobry wieczór Państwu. Szykując się, otrzymując zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, chciałem połączyć bezpieczeństwo podatnika. Usilnie szukałem pomysłów na przedstawienie takiego terminu. Nie będąc w ekipie rządowej, po kilku próbach się poddałem. Z drugiej strony, budując wizję czarnej przyszłości, też nie miałoby najmniejszego sensu. Postanowiłem w swojej krótkiej prezentacji pokazać Państwu, jak się złożyło, bardzo dobrą ilustrację do tego, co mówił profesor Modzelewski. W wielu dyskusjach w mediach Państwo słyszycie, coś jest dobre, coś jest złe. Mało kto podaje dane, na bazie których buduje się tego typu opinie. Budżet państwa, pokrótce będę chciał Państwu przedstawić całą drogę. Budżet państwa, jakie są zagrożenia, jakimi danymi możemy się posługiwać, co z czego wynika, jakie są zagrożenia, jakie są możliwe rozwiązania. Przynajmniej jedno bardziej szczegółowo będę chciał opisać. To jest sztandarowy projekt obecnej ekipy rządzącej. Szacunki mówiło o 17 miliardach złotych kosztów. W tej chwili już to przekracza 22 miliardy, dochodzi do 23 miliardów. To musi być w przyszłym roku, to zostało uchwalone. Jest w przyszłym roku już wzięte pod uwagę w budżecie. Mieszkanie plus to jest jeszcze czarna dziura. Nie wiadomo, wypali to prawdopodobnie za 2 lata, wtedy kiedy będziemy szykowali się do kolejnych wyborów. Ekipa bardzo dobrze widzi, jakie są sondaże po 500+, więc mieszkanie będzie kolejnym tego typu krokiem. Niedawno w tym tygodniu emerytury zostały przyjęte, obniżenie wieku emerytalnego. W ciągu 20 lat przybędzie nam około 2,5 miliona emerytów, ucieknie nam z rynku pracy taka sama ilość osób. Obciążenia będą większe. W tej chwili budżet dopłaca około 80 miliardów do emerytury. Kolejne projekty, które w tej chwili się zaczynają pojawiać, armia, będziemy mieli też zielone ludziki, 3,5 miliarda w 2 lata. Ten kolor to bardziej po strojach będzie, a nie po umiejętnościach. Transport, tu będzie duża walka, dlatego że za chwilę stracimy gigantyczne pieniądze z Unii Europejskiej. W związku z tym, że są dotacje, najpierw musimy to wybudować, a dopiero później odzyskamy w Unii. Więc tu się będziemy też zadłużać, zwłaszcza że kolej jest mocno niedofinansowana i te pieniądze uciekną z kolei. Energetyka. Już połączono kopalnie, górnictwo z branżą energetyczną. W tej chwili się szacuje, że wszyscy zapłacimy za energię elektryczną, żeby utrzymać ten poziom górnictwa, który jest około 11%. O tyle musi wzrosnąć energia elektryczna, żebyśmy byli na zero. I energetyka, i kopalnie, i elektrownie są, mimo że elektrownie stoją lepiej finansowo, są niedofinansowane. Mamy przestarzałą energetykę. Więc to będzie też dużo kosztowało. Jadąc tutaj do Państwa w radiu usłyszałem 8 miliardów złotych, zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie górnictwa. Jest to zrobione pod szyldem dofinansowania spółek górniczych, które trzeba będzie zamknąć. No, takich programów już mieliśmy kilka. Edukacja. To się wydaje też czarna dziura. Ja przyjechałem do Państwa z Wrocławia. Wczoraj, przedwczoraj Wrocław zamknął budżet na 2017. Dostał 20 milionów więcej na edukację. To jest akurat ten poziom, który generuje dodatkowe koszty bez reformy edukacji. Ale zabrano to, 20 milionów poszło na szkoły, 7 milionów na przedszkola zabrano. W związku z tym i tak Wrocław ma dobrze, bo jest do przodu o 13 milionów. Nie ma informacji o kosztach. Pani minister zażartowała 42 miliardy. To można znaleźć w internecie. Nie chciała powiedzieć. Szacuje się, że to będzie kilka miliardów złotych. Leki to jest najmniejsza rzecz dla osób powyżej 75 lat. Kilkanaście groszy na emeryta, parę tabletek witaminy C będzie. Nie chcąc Państwu pokazywać tylko tego czarnego scenariusza,
pokażę Państwu dane, na których to wszystko się opiera, ta sytuacja podatnika. Te wszystkie zdarzenia będą generowały pewną dziurę w budżecie. W tej chwili ona jest oceniana na niecałe 16 miliardów, tak 60 miliardów. To zostało w tej chwili przyjęte. Ponieważ tutaj profesor też mówił o ilości dokumentów. I to jest dość ciekawa sytuacja, gdzie przedsiębiorcy, z jaką materią przedsiębiorcy muszą sobie poradzić. Jesteśmy rekordzistami w Unii Europejskiej, w zasadzie chyba w całej Europie jesteśmy rekordzistami. 2015 to jest niecałe 30 milionów, w 2016, jeżeli tendencja się utrzyma, to dobijemy niemal do 32 tysięcy stron A4 aktów prawnych. To jest wszystko, od podatków, po to, co się dzieje, łącznie z przepisami kodeksu drogowego, wszystko, co wychodzi w Polsce. Jako ciekawostka, nie wiem, czy ktoś z Państwa wie, jak państwo polskie, odzyskując niepodległość, ile wtedy było produkowanych przez państwo polskie, gdy się ta polskość budowała, tożsamość państwa, gdzie trzeba było wszystko stworzyć od zera, ile było stron dokumentów produkowanych rocznie? Mało, 1700, niecałe 1700 było. Jesteśmy tutaj liderem, za nami w Europie depczą nam po piętach Włosi, zaraz za nimi Grecy. Kto jest z drugiej strony tego kija? Ja sobie na początku pomyślałem, 32 tysiące, dobrze, żyjemy w takich czasach, gdzie niemal wszystko musimy mieć ubrane w procedury, żeby można było działać. Okazuje się, że na drugim końcu kija jest Szwecja. Stosunek, no to można by, nie wiem, jaki sport wybrać, żeby porównać się do Szwedów. Szwedzi potrzebują 56 lat, żeby zrobić tyle, wyprodukować dokumentów, co my to robimy w ciągu roku. To pokazuje skalę, z czym tak naprawdę przedsiębiorcy i wszyscy musimy się zmierzyć. Sposoby łatania budżetu. Niezależnie, czego to będzie dotyczyło. Czy to będzie kwestia zadłużenia się w bankach, czy to będzie kwestia obligacji, kwota wolna od podatku. Czego nie ruszymy, to tak naprawdę na samym końcu trzeba będzie to i tak spłacić w formie podatków. Szybciej będziemy je płacili, więcej będziemy je płacili. Tak to będzie wyglądało. Profesor wspominał, że nikt nie panuje już tak naprawdę nad sprawami związanymi z podatkami, nad ilością tych podatków, ilością zmian podatkowych i też interpretacjami. Często osoby, które zajmują się podatkami, często mają problem, ponieważ interpretacje są sprzeczne ze sobą. Wyprodukowaliśmy do samej ustawy o podatku VAT ponad 1 000 000 stron interpretacji. No to życzę powodzenia, żeby ktoś był w stanie ogarnąć. W tej chwili doradcy podatkowi już się dzielą na branże. Nie ma tak, że każdy potrafi ogarnąć wszystko. Mało tego, już kancelarie się specjalizują. Nie jest w stanie jedna osoba podołać temu wszystkiemu. Jeśli mamy tak zmienne prawo, taka duża dowolność interpretacji przepisów, tutaj często jak spotykam się z księgowymi, z doradcami podatkowymi, część z nich liczy na ustawę, która była przyjęta jeszcze za prezydenta Komorowskiego, mówiąca o tym, że sprawy podatkowe będziemy rozstrzygać na korzyść podatnika, jeżeli coś będzie sporne, niejasne. Do dzisiaj nie było ani jednej sprawy, kiedy to Urząd Skarbowy powiedział, ok, podatnik ma rację. Tak wprost, podatnik przychodzi. Zawsze ten przepis jest interpretowany na korzyść Urzędu Skarbowego. W związku z tym nie ma szans na to, żeby liczyć, kiedyś będziemy w stanie z tego skorzystać. Jak wygląda ilość kontroli skarbowych? Przy tak dużej zmienności, płynności tego prawa podatkowego wydawałoby się, że hulaj dusza, piekła nie ma, idziemy do każdej firmy, wyciągamy pieniądze. Ja tam dla Państwa z tyłu przeczytam, średnio rocznie wychodziło w granicach 10 tysięcy kontroli, zeszły rok zamknięto 9400 kontroli, czyli tendencja jest trochę spadkowa.
wypadało mi się cieszyć. 2016, z tego co Ministerstwo Finansów podaje, też zostanie zamknięty taką liczbą 9,5 tysiąca w tych granicach, jeżeli ta tendencja zostanie utrzymana. Jeżeli jest tak dobrze, to jest ciekawa informacja. W takim razie, co znalazła skarbówka? Czy wzrasta bądź maleje również restrykcyjność tych kontroli? Bo jest ich odrobinę mniej, natomiast co się dzieje z samymi kontrolami? Co potrafią znaleźć? To są kwoty w miliardach złotych. Ja pamiętam, jak tego typu spotkania organizowaliśmy na przełomie 2009-2011. Wtedy Ministerstwo Finansów marzyło, żeby dobić do 5 miliardów. Do skarbówek, do urzędów co roku były wysyłane specjalne pisma. Musicie tyle i tyle ściągnąć, żebyśmy 5 miliardów. Takie były założenia Ministerstwa Finansów. Zeszły rok jest 18,5 miliarda już. W tym roku, to możecie Państwo też sprawdzić na stronach Ministerstwa Finansów, chwalą się, że jest 15 miliardów za pierwsze trzy kwartały. Jeśli tendencja zostanie utrzymana, przekraczamy 20 miliardów w tym roku. To są pieniądze. Mamy ilość kontroli mniej więcej na stałym poziomie. Zdecydowanie więcej. To średnio wychodzi ponad 1 900 000 na kontrolę. Więc jeżeli małego podatnika ktoś złapie, no to będą w porównaniu do tego groszowe sprawy. Dla tego podatnika to nie będzie takie wesołe. Natomiast co się dzieje w większych firmach? Na konsekwencją tych kontroli, znalezienia takich zaległości, no jest kodeks karny skarbowy. I teraz wypadałoby, aby ten wykres, ilość osób skazanych rosła. Natomiast tak jest. Ostatnią daną mamy za 2014, to jest 8,5 tysiąca osób, które dostało wyroki prawomocne. To nie są toczące się sprawy. Księgowi, prezesi, członkowie zarządu to są osoby, które odpowiadają za sprawy podatkowe firmy. Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, każda osoba, którą można złapać, która płaci podatki bądź nie. 8,5 tysiąca osób to są wyroki, często większość to są wyroki finansowe. Natomiast zdarzają się wyroki ograniczenia wolności w zawieszeniu. Wyroki z zakazu wykonywania zawodu, to jest szczególnie drastyczne dla księgowych, dla doradców podatkowych. Jeżeli taka osoba dostanie wyrok na kilka lat, wylatuje z zawodu. No, kto zatrudni księgowego, jak będzie w dokumentach wyrok skazujący za podatki? I tak samo członkowie zarządu czy prezesi mogą otrzymać wyrok zakazujący zasiadania na przykład czy w radach nadzorczych, czy w zarządach. Profesor wspomniał o wiedzy. Owszem, możecie Państwo swoich księgowych siebie szkolić. Z rozmów z księgowymi wiem, mają potąd szkoleń. Cierpią na nadmiar informacji. Jest problem z usystematyzowaniem tych informacji, z interpretacją tego wszystkiego. To zaczyna działać mniej więcej jak akcja zima. Spadł śnieg, wszyscy się ślizgają, teraz musimy działać. Przedstawię Państwu to, czym my się zajmujemy pokrótce. Jeśli do Państwa, do firmy przyjdzie Urząd Skarbowy, to jest wszystkie ręce na pokład, zajmujemy się obsługą urzędników, żeby jak najszybciej sobie poszli, ten protokół pokontrolny był w porządku. Tutaj się nic nie dzieje. W momencie, kiedy ten protokół będzie nie po Państwa myśli, znaleziono pewne zaległości, jeśli one są niskie, to zazwyczaj machniecie Państwo ręką, zapłacone, jakaś kara, sprawnie. Natomiast jeżeli to jest zaległość, która przekracza pięciokrotność najniższego wynagrodzenia zgodnie z zapisami w kodeksie karnym skarbowym, to jest przestępstwo karno-skarbowe. O tym się dowiaduje prokurator. I teraz ma pewien czas, żeby Państwa wezwać na przesłuchanie. W czarnym scenariuszu wzywa Państwa na przesłuchanie. Najpierw jesteście Państwo jako, macie status świadka w sprawie, później możecie być osobą oskarżoną. Prokurator będzie rozstawiał Państwa firmę po kątach. Prezes w jednym, księgowa w drugim, pracownicy w trzecim kącie. Każdy będzie bronił siebie w tym momencie. Co się dzieje,
kiedy ten protokół jest nie po myśli. Poszukujecie Państwo rozwiązań, macie 14 dni na to, żeby sprzeciwić się, wejść na drogę sporu podatkowego, albo go przyjąć i zapłacić. Kwestia wysokości tego zadłużenia. Szukacie Państwo, jeśli nie macie u siebie w firmie doradców podatkowych, może współpracujecie z jakąś kancelarią doradztwa podatkowego, dobrze, która była biegła w kodeksie karnym skarbowym, żeby Państwa bronić. Jak nie, po znajomych poszukujecie, znaleźliście sobie. My współpracujemy z Instytutem Studiów Podatkowych profesora Modzelewskiego, natomiast tu możecie Państwo wstawić sobie Nowak Kowalski, spółka partnerska, dowolną firmę. Przekazujecie Państwo pełnomocnictwo, oni występują w Waszym imieniu w stosunku do aparatu skarbowego. Nie ma nic tutaj nadzwyczajnego, zwykła, standardowa droga. Koszty. Tutaj są dość duże koszty. Często w takim przypadku, kiedy macie Państwo nóż na gardle, to Wam zależy na współpracy z kancelarią, nie w drugą stronę. Często faktury mają 3 zera, 3, 4 zera i tam jeszcze coś przed tym. Widziałem takie faktury za przygotowanie się do rozprawy, za prowadzenie sprawy. To, co my proponujemy, to wprowadzenie jeszcze jednego partnera do tego całego interesu, żeby przenieść te koszty, które w tym momencie trzeba ponieść. Tu się pojawia Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które będzie rozliczało się z Instytutem Studiów Podatkowych. Jest problem, przekazujecie Państwo całą dokumentację do Instytutu. Towarzystwo będzie za prowadzenie tego sporu płaciło. Nie ma tutaj znaczenia, czy spór będzie trwał 2, 3, 4 lata, czy będzie kosztował 20 tysięcy, czy 120 tysięcy. To jest po stronie towarzystwa, ich ryzyko. Ta sama sytuacja dotyczy, kiedy zostalibyście Państwo oskarżeni z kodeksu karnego skarbowego, kiedy zostaną Państwu postawione zarzuty. W tym momencie musimy rozgraniczyć dwie rzeczy. Jedna to jest postępowanie wobec firmy, bo to firma nie zapłaciła podatków. W tym momencie będziecie Państwo, jeżeli to jest ta zaległość powyżej pięciokrotności najniższego wynagrodzenia, w tym momencie dowie się prokurator, firma zapłaci podatki, należność główną, odsetki, kara jakaś będzie nałożona, natomiast rolą prokuratury będzie znalezienie osób winnych tej sytuacji. To, że firma zapłaciła, jeszcze nie zwalnia zarządzających w firmie z odpowiedzialności. I ten sam proces, jeżeli zostaniecie Państwo oskarżeni, można przeprowadzić również w ramach takiej ochrony. Czyli koszty pomocy prawnej można wyprowadzić na zewnątrz. Tych instytucji, które Państwo mogą kontrolować, jest mnóstwo. Państwowa Inspekcja Pracy, ZUS, Straż Pożarna, Dozór Techniczny, weterynarz. W zależności od branży znajdzie się mnóstwo instytucji. My do tego jesteśmy w stanie dorzucić jeszcze ZUS, czyli takie dwie podstawowe instytucje, które mogą Państwa kontrolować, Skarbówka i ZUS. Zdaję sobie sprawę, że może się pojawić, może ktoś z Państwa korzysta już z takich rozwiązań. Więcej pytań niż odpowiedzi, jak to tak naprawdę działa. Ja będę tutaj do Państwa dyspozycji, zostanę jeszcze na tym spotkaniu. Temat jest tak naprawdę na kilka godzin wystąpienia. Chciałem Państwu zasygnalizować, jak to wygląda, na czym się opieramy, na jakich danych, jakie jest jedno z możliwych rozwiązań. Jeśli będziecie Państwo zainteresowani, można sprawdzić stronę w internecie, dzwonić bądź tutaj zadawać pytania. Dziękuję bardzo za uwagę.